Więc to będzie problem, ale można jakoś drogą kompromisu i tam wygospodarować, ale niewiele, naprawdę niewiele pieniędzy, bo jak słyszę o 200 tysiącach, to to jest kwota zupełnie nieosiągalna dla nas. 50 tysięcy. To znaczy przykład do 2014 roku taka kwota tam zostanie przeznaczona. To jest z różnych źródeł tak naprawdę. Nie z dzielnicy, tylko z różnych źródeł. Rozumiesz, na jakiś montaż finansowy. Zanim oddam głos pani Sikor, ja chciałem tylko powiedzieć dla uspokojenia pani Adamie, jeśli teraz jest w procedurze jest tak, że jeżeli robimy koncepcję, robimy projekt, to musimy pokazać projekcję finansową PFI i WPF-ie, jak to będzie wyglądać do końca i jak my to sfinansujemy, bo nie robi się projektów, które potem idą na pół. Nie wolno. W związku z tym, wkładając złotówkę w projekt, trzeba wiedzieć, że wyda się następnych 5 albo 10 albo 20. Zwykły projekt to jest 10%, nie wiem akurat jak jest zieleni, ale w tych granicach tam 5 przy kubaturze, no to trzeba liczyć, że wydając złotówkę, to trzeba te co najmniej 10 albo 15 złotych mieć już w kieszeni, które się wyda następne, bo nikt nie przyjmie do realizacji zadania, na które nie ma pokazanego od początku do końca realizacji. Jeżeli wydajemy na koncepcję, to musimy mieć i na projekt, i musimy mieć i na realizację, żeby nie powstawały projekty, które leżą na półkach, które się potem dekapitalizują, bo nie ma środków na realizację. To tylko tak wkład informacji pani się. Ja chciałam się odnieść do informacji, które pani tutaj przekazała na temat pięknych ogrodów Nowej Kuty i tym podobne rzeczy. Znam trochę ten temat i jest sytuacja taka, to nie jest tak, jak pani tam tak pięknie mówi, że można sobie odwejść, narobić, my przyniesiemy i tym podobne rzeczy. Muszą być pełne dokumentacje mające zezwolenia i tym podobne rzeczy. Tym bardziej, że te ogrody Nowej Huty powstały w ramach konkursu z Unii Europejskiej, które szły całe takie seria programu, gdzie to jest dofinansowane na podstawie jakichś tam kwot już, umowy, jeżeli państwo, bardzo dobra idea jest. Ja nie mówię, że źle, proszę mnie nie zrozumieć, tylko was chcę ukierunkować. Załóżcie to stowarzyszenie, zwróćcie się do zarządcy. Chcecie coś takiego zrobić, że dostaniecie, przedłużcie dokumentację, którą macie o przydzieleniu tych 11 arów, porozumienie, co, kto będzie robił, co stowarzyszenie. To nie jest kwestia, że położycie witrynowe urządzenie, kto go będzie utrzymywał, kto będzie dbał o bezpieczeństwo. To no właśnie powiedzieliśmy, mieszkańcy. No wie pani co, mieszkańcy nie mogą sobie od sami wejść na teren gminy. A jak się coś stanie, więc to zacznijcie robić od góry takie projekty, super, bardzo dobrze jest, muszą mieć jakiś koniec, jakiś finał. Dopiero wtedy, jeżeli będziecie coś mieć określone, zgody, porozumienie, są pieniądze, które, tak jak mówi tu Basia, pan kolega, nie wiem jeszcze, Bole, czy nie wiem, pan radny, przepraszam, wtedy deklaruje się, to muszą być kwoty dokładnie określone. Nie może być od tak, jak sobie państwo chcecie, że macie projekt, dziś pomysł, chcecie wejść na wiosnę. Gwarantujemy wam, że nie wejdziecie na przyszły wiosnę. Dziękuję bardzo. Kolega Tomek, kolega Jacek potem i pan Bolesław. Ja może zacznę krótko od tego, że w pewnym momencie się tak poczułem, że pan Adam jest jedyny dobry, a reszta że każdy ma głosowania. Natomiast wcale tak nie jest prawda, dlatego że z wami jestem od samego początku i chciałbym, żeby to całe przedsięwzięcie rzeczywiście się udało jednak. Bardzo ładnie. Natomiast mam zasadnicze i techniczne obiekcje, że my tego nie rozwiążemy tu na tej sesji. Ja rozumiem, że tematem było to, że państwo przedstawicie nam jak gdyby swoją pewną wizję, swoją pewną koncepcję. Natomiast te wszystkie jakby szczegóły techniczne, kto, po co, na co, no to ja rozumiem, że moglibyśmy się spotkać w mniejszym gronie i długo, długo dyskutować na wszystkie tematy techniczne, prawne, etc. Mam jednocześnie obiekcje, ponieważ wiemy wszyscy, no, że miasto sprzedaje cały ten teren. Pomimo to, Rada protestowała oczywiście przeciwko temu, aby ten teren został sprzedany pod budownictwo.
Tak było od samego początku, tylko że Rada ma tą, tą swoją, że tak powiem, małe, mniejsze znaczenie, że tylko wydaje opinię. I nasza opinia od samego początku była negatywna. Natomiast oczywiście dzięki panu Stałowemu i panu innym osobom było forsowane sprzedanie tego terenu. No, to nie ma co kryć, bo sami żeście państwo uczestniczyli w tym całym, procederu jak gdyby dążenia do sprzedania tego wielkiego terenu. Dzisiaj się oczywiście w prasie ukazuje, że pan Waszkiewicz przyjmie protest, czyli podejmuje protest przeciwko miastu, aby ten teren nie był sprzedany. I słusznie pan Waszkiewicz robi, ma takie prawo, bo jest przewodniczący stowarzyszenia, które ma osobowość prawną i może wnosić takie zastrzeżenia i działania. Zobaczymy, co będzie. I mnie natomiast w tym momencie zainteresowało, czy miasto, żeby w ogóle cokolwiek robić, wydzieliło geodezyjnie działa. Tak. Jest wydzielona geodezyjnie, no to przynajmniej jedna chwała i cudownie. Natomiast teraz, jak oglądałem państwa, że tak powiem, przymiarki, ale to mówię, że to fajnie byłoby na jednym spotkaniu, ale na pewno nie na sesji, to no, tam te wszystkie domki wiklinowe, które są pokazane w wielkiej przestrzeni hektarowej, tutaj mamy 11 alów. I poza tym 19-piętrowe budynki wokół. My nie wiemy, jak miasto puści deweloperom, na jakich warunkach będzie ten teren zagospodarowany. To jest druga historia. Więc ja rozumiem, że w tej chwili sporządzanie pewnych jakby projektów, ja powiedziałbym, że należałoby to nie traktować jako projekt, tylko jako pewną koncepcję. Gdybyście państwo chcieli sobie wypracowywać i tą koncepcję, ja rozumiem, przedstawić już w szczegółach, bo to na razie to jeszcze nie jest koncepcja, tylko taka pewna jak gdyby wizja i wtedy no, rozmawiać ze wszystkimi możliwymi osobami, oczywiście czy to w Radzie Miasta, w komisjach, czy w naszej Radzie. Ja rozumiem, że temat powinien być częściowo też uciągnięty przez miasto, przez gminę, która oczywiście niekoniecznie nam daje środki, ale dysponuje tymi środkami również na takie cele. Skoro miasto składuje za 22 miliony ten teren, to może miasto mogłoby wsadzić do swojego planu inwestycyjnego i takie wydarzenia widział. Z tych 22 milionów, które uzyskają, przynajmniej ileś tam pieniędzy na ten skrawek. Dla mnie jest to chyba bardzo ważna i podstawowa argumentacja. I nie należy się okłamywać, że miasto jest na tyle biedne, że z 22 milionów nie jest w stanie wygospodarować. 1%. Ale 1%. Proszę państwa, ja rozumiem, że ta droga byłaby najbardziej właściwa, a my będziemy ją wspierać, na pewno podejmiemy taką uchwałę, aby miasto wprowadziło do planu i tak dalej, i tak dalej. Ale to są rozmowy, na które powinniśmy, to tak powiem, przeznaczyć czas no, pozasesyjny. Miło było, ja jestem niezwykle wdzięczny, że pokazaliście swoją wizję. Natomiast no, sądzę, że dzisiaj to tych znaczy, szczegółów nie rozwiążemy. Już państwu dam tego duratni, pan Jacek, pan Bolek i drugi raz pan Adam. I rozumiem, ktoś jeszcze zgłasza państwa do dyskusji? I będziemy zamykać i oddamy państwu głos. Ja może króciutko i przepraszam, że tyłem się tutaj. Proszę państwa, no, myślę, że tutaj odnośnie tego terenu dyskusja na razie odbywała się kilkakrotnie. W momencie tworzenia się planu, w momencie, kiedy miasto miało chęć przeznaczenia tego terenu w miejscu gospodarowania jako teren pod zabudowę. Ja jestem zawsze za tym, żeby mieszkańcy zdecydowali to, co chcą, żeby było wokół nich. Natomiast myślę, że żeby była sprawa jasna i to, co zostało tu już dzisiaj powiedziane. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście możliwość jest, tylko że to co z tego, że będzie zapis w uchwale, która nie zostanie zrealizowana, bo nikt nie przyjmie do realizacji. Według mnie państwo, przy udziale oczywiście rady, powinniście się spotkać przede wszystkim z ZIKIT-em. Znaczy ja bym poczekał tak naprawdę na rozstrzygnięcie tego przetargu, bo z tego co wiem, ten przetarg chyba się ma odbyć jeszcze w tym miesiącu. W momencie, kiedy odbędzie się ten przetarg, jeżeli dojdzie do skutku, bo tutaj nie ma się co czarować, no, przetarg albo się odbędzie i będzie nabywca,
A jeżeli nie będzie nabywcy, to odbędzie się drugi przetarg po niższej cenie. Ale myślę, że biorąc pod uwagę, że to jest tak naprawdę dość ciekawy dla dewelopera zakątek, podejrzewam, że jakiś deweloper się na to pokusi i zakupi tą działkę. I w tym momencie powinno moim zdaniem dojść do spotkania członków zarządu jakby w dwóch tematach, bo jeden temat to jest oprócz tego, że państwa teren zielony przeznaczony dla mieszkańców, jeszcze jest kwestia układu drogowego w tym obszarze i drogi. Już słyszałem, że dzielnica powinna budować drogę, która jest w miejscowym planie wyliczona, bo jak się sprzeda ten teren, to mieszkańcy nie będą mieć dojazdu od tyłu. I słyszałem to na komisji w mieście. Spotkać się z ewentualnie, jeżeli dojdzie do skutku, a myślę, że dojdzie do skutku, z potencjalnym nabywcą, z EasyKidem i ustalić warunki, że faktycznie, że w ramach tej inwestycji, proszę Państwa, trzeba mieć też świadomość, że w momencie takiej inwestycji, no tam będzie jeden drugi plac budowy. Więc nawet przyjmujemy to, że znajdują się pieniądze i wchodzicie Państwo na wiosnę, a za chwilę ktoś zaczyna tam budować. No to myślę, że Panowie architekci z racjonalnego punktu widzenia powiedzą, no nie tędy droga, po kolei. Bo się może okazać, że akurat na tej działce są media, tam idzie główny ciepłociąg, trzeba będzie to wszystko rozryć, więc to, co zostanie zrobione, zostanie zniszczone. Ustalić w momencie, kiedy znajdzie się nabywca, ustalić, co będzie robione, w jakiej kolejności i teraz zastanowić się nad tym, komu to ma służyć, bo to, co Państwo tu powiedzieliście, mieszkańcy. Jeżeli to mają robić mieszkańcy, to Państwo jako podmiot, jako stowarzyszenie, możecie wystąpić do miasta w dzierżawie tego terenu. I Państwo jako dzierżawca możecie zlecić sobie wykonanie projektu taki, jak będziecie chcieli. Na podstawie takiej koncepcji, jak będziecie chcieli. Bo jeżeli to będzie teren gminny i przejęty w zarząd przez ZIKiD, no to myślę, że Panowie architekci wytłumaczą Państwu, na czym podstawowa procedura zamówień publicznych, jak to wygląda, jakie są obostrzenia i wcale nie jest powiedziane, że Panowie wygrają to projekt, prawda? No więc Panowie te niuanse, myślę, patrząc na Wasze miny, znacie. Więc pierwsza zasadnicza kwestia. Czy to ma być teren, którym partycypują mieszkańcy swoją pracą, czasem i są zaangażowani sercem w to, że dbają o ten teren, bo jeżeli to ma być tak wyglądać i jest grupa mieszkańców, która chce to robić, to myślę, że to stowarzyszenie, które Państwo zakładacie, rozmawiać w tym kierunku, że Państwo jesteście dzierżawcą terenu i macie dużo większy wpływ na ten teren, niż teren będzie pod zarządem ZIKiD-u, to co mówiła koleżanka. Znaczy bo... nie, tutaj troszeczkę kolega Jasku, nie jest tak, bo przy stowarzyszeniu działającym na terenach publicznych mogą podpisać porozumienie i jako zobowiązanie stowarzyszenia wykonać projekt, to będzie ich wkład. Okay, no dobrze, może być w ten sposób, ale, to ale te rzeczy, ale na pewno, ale te rzeczy na pewno trzeba wszystkie musi po kolei być to udokumentowane jakimś tam. I oczywiście następną kwestią jest finansowanie. I proszę Państwa, myślę, że dzisiaj niestety tych rzeczy nie da się ustalić. Ja uważam, że należy spotkać się z ZIKiD-em. Wstrzymałbym się, tak jak mówię, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, żeby wiedzieć, kto wygrał i ewentualnie siąść do rozmowy. Dobra, nie są się. Ja się proponowałem. Panie Polsku, panie przewodniczący, ja mogę powiedzieć jedno. Ja jak i pani Marzena Snender na przemian byliśmy radni w tym okręgu. I muszę uczciwie powiedzieć, że jak do tego, niech się pani nie śmieje, bo i tak z tego pani mądrości nie wziął. Jezu, panie Boku, panie Boku. Chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz. Tu na sali siedzą również radni, którzy popsuli ten teren, może nie bezpośrednio, ale w okolicy. Jak Państwu wiadomo, przy ulicy Krasickiego, nie tak dawno jeszcze, były wolne tereny, są w tej chwili bloki i rzeczywiście Państwo macie rację, jak tak dalej pójdzie, to będzie mieć same blokowiska, nie będzie miejsc parkingu miejsc. Dlatego walczcie o to, żeby rzeczywiście coś zrobić w tym kierunku, bo za chwileczkę może być już za późno. A radny... Dobrze. Dobrze, ja pamiętam, jak tam były ożytki działkowe, jak tam były różne rzeczy. Od tego czasu ludzi stamtąd usunięto i przez pewien okres był czas, że doprowadzono do ruiny.
I teraz chodzi o jedną rzecz. Wydaje mi się, że obowiązkiem dzielnicy również jest ten teren, ja nie mówię w jakiejś dużej finansowej, że tak powiem, ale uporządkować. Tym bardziej, że dzikie wysypiska w przeszłości, kolejne zarządy próbowały i rzeczywiście na miarę możliwości to żeśmy robili, ale szkoda byłoby, żeby to stracić, bo inicjatywa jest. Tak, oczywiście. Dlatego myślę, panie przewodniczący, że trzeba tej idei. Ja myślę, że to wszyscy tu od żadnego głosu nie słyszałem przeciwko. Może innym głosem, ale mówili tak. Pan Adam i oddajemy głos naszym gościom. Ja chciałem tylko dodać, że tą informację, o której tutaj podają o wyodrębnieniu tej działki i przekazaniu, jest na BIP-ie od już jakiegoś czasu. Można to przeczytać. Ale ja nie wiem, czy pan to lubi, ale to nie wiem, czy się prowadzi, czy pani. Oddajemy głos naszym gościom. Proszę państwa. Proszę państwa, oddajemy głos naszym gościom, będzie już wychodzić też już. Właśnie, ze względu na to, że staramy się streszczać, nie byliśmy w stanie oddać tutaj na początku we wstępie wszystkich niuansów dotychczasowych ustaleń i też pewne kwestie, które tutaj przez państwa były poruszane, one były już omawiane podczas tych negocjacji z przedstawicielami Urzędu Miasta. I też sprostuję, że to stowarzyszenie nie powstaje w celu zajmowania się tym terenem, bo to jest inicjatywa mieszkańców, a Stowarzyszenie Obywatel Mama zajmuje się w ogóle innymi rzeczami, sprawami rodziców, między innymi też tym, żeby w Krakowie przyjemnie się żyło rodzicom z dziećmi, ale to jest też inna kwestia, luźno powiązana z akcją Poziomka. I według ustaleń z przedstawicielami Urzędu Miasta główny ciężar finansowania spoczywa na Radzie Miasta i na Urzędzie Miasta, więc zdajemy sprawę, że to nie jest tak jakby w możliwości budżetu Rady Dzielnicy i że to się odbywa kosztem też innych inwestycji, innych planów, ale chodzi o pewien rodzaj symbolicznego też wsparcia, również finansowego, który pomoże nam również ubiegać się o pełnię dofinansowania również za pomocą ustaleń z inwestorem, bo to jest opcja, która wydaje nam się najbardziej realna, ale to nie jest tak, że to możemy robić zupełnie bez państwa wsparcia i bez wsparcia właśnie przedstawicieli miasta. Pewne rzeczy chcemy zawrzeć w umowie inwestorskiej już i to jest dla nas najbardziej realne, bardziej korzystne niż dzierżawa przez stowarzyszenie, które zajmuje się też innymi rzeczami, ponieważ nie jesteśmy w stanie wtedy zagwarantować, że faktycznie długofalowo to będzie wyglądało tak, jak powinno. Są działania związane z realizacją tego celu, które wydają nam się najbardziej odpowiednie dla Rady Dzielnicy. To jest między innymi finansowanie, być może za pomocą Domu Kultury, właśnie takich kulturalnych wydarzeń, które miałyby się tam odbywać. Albo właśnie działań związanych z samym projektowaniem. I może się wypowiecie coś więcej na ten temat, co teraz na przykład się tam dzieje. Nawet już teraz bez żadnych środków organizujemy tam pewne rzeczy. Tak, to już chyba zupełnie na koniec, tak? Czy jeszcze coś chcecie powiedzieć? Bo nie jest tak, że nic się tam nie działo od tego czasu, bo są akcje porządkowania tego terenu w takim zakresie, w jakim możemy, też organizujemy sprzęt, sprzątamy ten teren. To raz, a dwa to są wydarzenia kulturalne i też w najbliższy piątek będą się odbywać jakby takie wspólne czytanie Dziadów, czwartej części Dziadów Adama Mickiewicza właśnie na tym terenie. I ja jeszcze chciałam też zadać takie pytanie, czy dzielnica 13 organizuje konkursy grantowe dla NGO-sów, bo takie są w innych dzielnicach. Właśnie widziałam, że nie jest zbyt duża aktywność w tym względzie ze strony państwa, więc czy... Przez granty nie, mamy dofinansowanie nie przez granty, też Rada podejmuje wtedy uchwałę, ale nie lubimy przez granty. A druga rzecz właśnie, bo taka podstawowa rzecz, już państwo wspominaliście, jaką można zrobić, to oczyszczenie tego terenu i wtedy już możemy w tym takim zakresie społecznym coś robić wtedy w tym miejscu. No, i czy można zlecić na przykład z Egidowi, czy dzielnica może zlecić jakieś... Moi drodzy, ale ja bym prosił, żeby nie przeszkadzać pani o sprawach dzieleni w terenie dzielnicy, a tego co wiem, ten teren leży na terenie dzielnicy, są stosowne komisje, jest dzisiaj przedyskutowany temat. Przedstawię państwu informację, ale nie można mieszać paru rzeczy naraz. Państwo prezentują
samą ideę, pomysł, w którym są miejscu, my się musimy zastanowić i w węższych gronach, i w szerszych, jak wam pomóc, na pewno nie ma głosu przeciwko. Są różne drogi, które by chcieli dojść. Niektóre na skróty, które według mnie są nierealne, bo można zawsze powiedzieć, że no, mam dobry pomysł, tylko zła rada nie pozwoliła, czy przepisy, ale są rzeczy, które są nierealne. Ale są rzeczy realne. Na przykład nierealne jest to, żeby dofinansować stowarzyszenie bezpośrednio. Nierealne jest to, żeby rozpocząć projektowanie, bo musielibyśmy wykazać od pomysłu do realizacji środki. Ale są rzeczy, które możemy na dzisiaj pomóc, ale pozwólcie, że zastanowimy się nad tym później. Ja bym tylko prosił jeszcze o Państwa kontakt, w jaki sposób możemy, czy jest z naszymi przedstawicielami w sposób bezpośrednio. Zresztą Pani było ostatnio nie dać duże do rozmawiania. I drogą mailową, i taką, póki jeszcze to nie zafunkcjonuje, czy osobę kontaktową, bo chyba Pani tak widzę, często jest tak przebywa, jako najdalej jest usunięty posterunek. Czy coś jeszcze Państwo chcielibyście? W jakim trybie można nanosić ewentualnie poprawki do budżetu? Bo wiem, że formalnie, czy już nieformalnie już Państwo macie ustalony budżet, natomiast formalnie do 20 bodajże listopada według statutu trzeba... Znaczy, ale oddać. Nie wiem, o jaki budżet chodzi. Jeśli chodzi o priorytety, proszę Panią, mamy uchwałę podjętą. Dzisiaj podejmujemy uchwałę w zakresie akurat zieleni i ogródków wewnętrznych. Przygotowaliśmy poprawkę tutaj z kolegą do tego, żeby przeznaczyć tam środki. Będziemy w tym... Możecie obserwować, czy przyjdzie poprawka, czy nie. Nie, nie. Ale Panie Adamie, ja powiem tak, pański głos nie jest po prostu. Pan się marnuje w tej radzie. Nie wygląda, nie wygląda. Tak, wygląda skostniały się radę, proszę pana. Ale kampania jest jeszcze rok cały czas na kampanię. A pani pracownica z Zikitu wie wszystko, jak wygląda. Czy Państwo jeszcze, bo ja Wam muszę w ramach przewietrzenia sami zrobić przerwę. Czy jeszcze Państwo musieli się... Proszę Pani jedno tylko do Pana mega odwodzenia, że składasz to zawsze na dokumentację, czy Pan już nie pisze. Bo tak powiedział przed chwilą, żebyśmy dali pieniądze na dokumentację. Czy masz pieniądze na realizację, którą ale musisz pan nie dać? Wie, że teraz za ale powiedziałeś przed chwilą, że na dokumentację chcesz dać. Do końca. Moi drodzy, nie jesteśmy w tym punkcie. Czy nasi goście jeszcze chcieli coś powiedzieć? Sami widzicie, że jest gorący temat. Nawet tutaj. Drogi Panie Adamie, proszę o to, żeby wszyscy indywidualnie wyciekali. Ale w ogóle proszę, czy nasi goście chcieli zabrać jeszcze głos? My tylko już chyba będziemy dziękowali. Dziękujemy za to, że mogliśmy przedstawić tą ideę. Mamy nadzieję, że Rada Dzielnicy będzie pomagała. My również... Ale pan ma głos naszych gości, proszę Państwa, proszę o minimum, to naprawdę złe świadectwo dajcie. Proszę bardzo, kontynuować. My również będziemy próbowali nie tylko stworzyć jakąś koalicję wokół tego wydarzenia, ale również próbować znaleźć finansowanie w sposób taki, na jaki mogą to robić NGOsy, czy no, będziemy próbowali po prostu te środki jakoś pozyskać, być może również od sponsorów. Także będziemy się tym zajmowali. Chcielibyśmy, żeby Rada Dzielnicy w tym uczestniczyła i pomagała nam. Być może jakieś tutaj zadania znajdą się, które Rada mogłaby w tej kwestii wykonać. Także na pewno będziemy w ścisłym kontakcie. Myślę, że będziecie niedługo mile zaskoczeni, ale nie chcę mówić przed konsultacją z Rady na temat pomysłu, który mam, ale to za chwileczkę. Myślę, że Rada, proszę Państwa, wszyscy są za. Są różne drogi dojścia. Myślę, że coś tutaj zbiorowa mądrość Rady tutaj... W każdym razie od siebie chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie. I jeżeli Państwo wyrażą taką ochotę, to zapraszamy na takie kulturalne spotkanie, tak jak już tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, na czytanie dziadów, które odbędzie się 25 października o godzinie 18 w żywej pracowni, a o godzinie 20 na Polanie przy ulicy Spisu. Także zapraszamy na 20 na Polanę, tam jest urządnięty ten teren tych mieszkańców. O 25. I proszę też pamiętać, że to jest, może być promocja dla samej dzielnicy w związku z tym, co się będzie tam działo i też może być poglądowe dla całego
miasta, co może zrobić społeczność lokalna. Bardzo dobrze, miejmy nadzieję, że pogoda dopuszcza. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 5 minut przerwy, przenieśmy salę, niech opadną na wódce.